Dzień dobry, tu arcymistrz Marcin Dasbir. Budimex indywidualne Mistrzostwa Polski Kobiet w Szachach na rok 2018 dobiegły końca. Złotą medalistką i mistrzynią Polski na rok 2018 zostaje arcymistrzyni Jolanta Zawadzka, która w dogrywce pokonała srebrną medalistkę tychże mistrzostw Annę Warakomską. Na najniższym stopniu podium stanęła Monika Soćko. Chciałem pokazać partię z dziewiątej rundy arcymistrzyni Jolanty Zawadzkiej, która musiała zmierzyć się z Anią Kubicką, z debiutantką. Ani wybitnie ten turniej nie poszedł. Natomiast oczywiście w ostatniej rundzie na takiego kamikadze w cudzysłowie trudno, czy niefajnie trafić z uwagi na to, że nie wiadomo, kiedy sprężyna pęknie i kiedy to właśnie może nastąpić w najmniej oczekiwanym momencie. Natomiast przejdźmy do partii. E4, E5, skoczek F3, skoczek F6. Ciekawy był wybór psychologiczny z uwagi na to, że białe muszą tę partię wygrać. Natomiast jak wiemy w partii rosyjskiej o przewagę nie jest łatwo. Także psychologicznie całkiem mądry wybór. Skoczek bije E5, D6. Skoczek F3, skoczek bije E4, D4, D5, goniec D3, goniec D6. Jak na razie obie strony rozwijają się w sposób bardzo logiczny, nie ma tutaj co komentować, to teoria. Roszada, roszada, C4, C6. Oczywiście tutaj czarny nie może pobić na C4 z uwagi na prozaiczne, goniec bije E4, więc C6 wspiera tego pionka na D5. Nastąpiło skoczek C3, skoczek C3, BC i tylko przez moment białe będą miały zdublowane pionki na linii C z uwagi na to, że pobiją one na D5 lub to czarne pobiją na C4, co zresztą nastąpiło w partii. Goniec bije C4, goniec F5, wieża E1. Tutaj myślę, że ciekawszą opcją jest ruch goniec G5. Ostatnio grał tak arcymistrz Nepomniachtchi. Natomiast wieża E1, skoczek D7, H3. I tutaj myślę, że czarne mogły zagrać ruch H6 i pozycja byłaby mniej więcej wyrównana, natomiast decydowały się one na zagranie ruchu skoczek B6, który oczywiście jeszcze wielkim błędem nie jest, natomiast pozwala białym zdobyć przewagę po prawidłowym goniec B3 w tej pozycji, na przykład wieża E8, to białe mogą zagrać C4, grożą widlastym, także C5, wieża E8, hetman E8, goniec A3, tutaj takie lekkie związanie na tym pionku C5, i na przykład po hetmanie F8 goniec B2, goniec E4, D5 i ten wolny podparty pionek powinien dać białym przewagę. Tutaj może nastąpić A4, A5. Ten goniec na razie broni pionka, ale oczywiście w pewnym momencie zejdzie on na C2, na przykład po ruchu skoczek D2. Już nie będę rysował tutaj więcej strzałek, bo może to zacząć wyglądać powoli jak analiza pana Jacka Gmocha. Dlatego przejdę dalej do partii, goniec F1, goniec nie czuje się tutaj najlepiej i nastąpiło słabe hetman C7, należało grać wieża E8, bicie, bicie, C4, C5, goniec E3, wieża C8 i po D5 skoczek D7, białe mają lekką przewagę, natomiast ten goniec na pewno lepiej by stał tutaj na B3 z uwagi na goniec A4 ewentualne, bądź goniec C2. W partii nastąpiło po hetman C7, C4, grożą widły i należało grać goniec E7, chociaż i tutaj białe zachowują przewagę, co ilustruje przykładowy wariant wieża E5 i goniec F4 i tutaj oczywiście tam czarne mają problemy, wszystkie figury białych są aktywne, także przewaga na pewno do nich należy. W partii nastąpiło goniec F4 i białe mogły osiągnąć sporą przewagę. Zagrały one ruch goniec B2, sporo tej przewagi wytraciły, aczkolwiek jest to absolutnie naturalny ruch goniec B2 z uwagi na to, że nie wymienia figur. Lepsze jednak było goniec F4, hetman F4, hetman B3 z groźbą C5 i tutaj słaby pioneczek na B7, hetman C7 i wieża E5, goniec D7, C5, skoczek D5 i goniec C4. Znów wszystkie figury białych aktywne i na przykład wieża AD8 to wieża B1 i tutaj zaczyna się nacisk na pioneczki czarnego, także tutaj ten ruch goniec B2 nie był najlepszy, aczkolwiek psychologicznie zupełnie usprawiedliwiony.
wieża fe8, hetman b3 i słaby ruch hetman d7 należało zagrać. Skoczek d7, poprawić najgorzej stojącą figurkę. Hetman c3 z groźbą ewentualnego d5 i tutaj rentgenu, na, że grozi mat na g7. Wieża d8, ale po d5 czarne oczywiście przesłaniają najdłuższą diagonalę. I skoczku f6, wieża e8, wieża e8, dc, bc. Pozycja byłaby mniej więcej wyrównana. Natomiast hetman d7 pozwoliło białym na zagranie po pierwsze skoczek e5, a również ruch a4 z ideą a5 i wypchnięcia tego skoczka na niefajną pozycję na c8 było kuszące. Natomiast nastąpiło skoczek e5 i białe zdobyły parę gońców oraz mają przewagę przestrzeni, co cały czas daje im przewagę. Czarne zagrały c5, zwalniając pole d5 dla gońca. Była to zła decyzja, natomiast pobierza ad8, a4, koń c8 i a5 białe oczywiście zachowywały dużą przewagę. Nastąpiło c5, a4, znów próba zepchnięcia skoczka do parteru. Hetman c7, a5, skoczek d7, wisi pionek na e5, g4 i f4. No i tutaj widać oczywiście, jak ta falanga pionków białych poszła. Grozi już f5 i goniec czarnych byłby uduszony. Nastąpiło skoczek f8, goniec g2, dwa sfianchettowane gońce dają wielką przewagę białemu. Tutaj nie ma sensu brać na b7 pionka. Goniec c6 i goniec d5 oczywiście. Jeśli wieża ad8, jeśli czarne pobiłyby na d5, to po cd tutaj trzej muszkieterowie, Athos, Porthos i Aramis. No, może dołączy jeszcze D'Artagnan, ale oczywiście nie ma takiej potrzeby. Kardynał Richelieu i tak już powinien się czuć mocno zaniepokojony taką pozycją. Wieża AD8, hetman F3, nacisk, wieża D7, goniec C3, wieża E7, wieża AD1. Harmonijnie stoją białe figurki i tutaj oczywiście wielka przewaga przestrzeni, wygrana pozycja białych. Tutaj to już tak zwane dożynanie w atach. Koń d7 i e6. Decydujące uderzenie białego. Nastąpiło fe, wieża bije e6 i po królu h8 nastąpiło jeszcze bardzo ładne, bardzo przyjemne dla oka. Goniec bije g7. Końcowy akord tej pozycji. Czarne zmuszone są do odbicia królem, bo po biciu wieżą następuje wieża e8, skoczek f8, wieża f8. I wieża bije g8, natomiast po królu g7 mamy widełki na wieżę, na króla, także jest to szach. I po król h8 f bije e7, Ania zagrała jeszcze goniec d5 i po wieża bije d5. Było wiadomym, że to Jola Zawadzka wygrała tę partię i będzie ona grała w tiebreaku z Anną Warakomską. Jak już wiemy, zwyciężyła w tym turnieju, także została mistrzynią Polski kobiet w szachach na rok 2018. Dziękuję Państwu bardzo za obserwowanie moich analiz partii. Zapraszam jeszcze tylko do obejrzenia krótkiego podsumowania obu turniejów. Bardzo Państwu dziękuję i zapraszam jeszcze raz do obejrzenia podsumowania.